Pan dyrektor Ryszard Zarudzki, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Jesteśmy na drugich Krajowych Dniach Pola. Piękna pogoda, wręcz upał. Panie dyrektorze, gratuluję, bo wygląda to imponująco. No cieszę się, dziękuję. Szczególnie też kiedy to pan Karol Bujoczek, to Topagrar, główny redaktor rolny Rzeczpospolitej, to mówi. Cieszymy się. Tak, jest imponująco. Jest 600 odmian na 13 hektarach. Są wszystkie gatunki roślin uprawnych. Są nowości. Są firmy krajowe i zagraniczne. Są różne programy nawozowe, środki chemiczne, stosowania różnych programów chemicznych. Po prostu trzeba tu być. W tym roku motto przewodnie to przygotowujemy się do Zielonego Ładu. Co szczególnego dzisiaj rolnicy zobaczą na polach w Minikowie, które przybliży ich do wymagań wspólnej polityki rolnej? Tak jest. To jest trochę prowokacja taka przyjazna, że chcemy rozwiązywać te napięcia, które są. Jak czegoś nie wiemy, to się obawiamy. Odmiany odporne na stres suszy. Odmiany odporne na choroby. Że w razie zamiany z różnych środków chemicznych będziemy je stosować. Jak bilansować składniki pokarmowe? Polskie rozwiązania FAST. Zgodnie z potrzebami pokarmowymi. To oferta wszystkich 10 instytutów naukowych, które po raz pierwszy w takiej sile występują. Nie każdy z nich przedstawi jedno rozwiązanie innowacyjne. To mamy już pewien zasób do wdrażania, bo to jest spotkanie doradców, przedsiębiorców, instytutów, wszystkich razem. Strategię od pola do stołu trzeba zmniejszyć zużycie środków ochrony roślin oraz nawozów. Będą potrzebne bardzo szczegółowe zalecenia. Czy już dzisiaj na tych poletkach można o tym podyskutować i w jakim kierunku będzie musiało iść doradztwo, żeby pomóc rolnikom spełnić te wymogi? To jest dobre pytanie. Rolnictwo się uczy. Doradztwo się uczy. Rolnictwo się uczy. Rolnicy się uczą. Jesteśmy na początkowym etapie. My otwieramy zielonym tą dyskusję, żeby on był blisko rolnika i chcemy właściwie zebrać doświadczenia. Moi doradcy wiedzą, że mają zebrać wszystkie innowacje, mają zaproponować mi już po zaraz dniach pola, co będziemy wdrażać na spotkaniach w powiatach z rolnikami. Na szkolenia, na nowej akcji. Będziemy jak zapraszać rolników tu na polu, żeby rozmawiać. Sami szukamy pomysłu na to, jak to robić. Rozwój bioróżnorodności oznacza, że zacznie się większe zainteresowanie gatunkami, które były do tej pory pomijane. Mamy pięknie kwitnące pola faceli, bardzo szeroką gamę roślin białkowych. Czy w Minikowie tutaj jest pan zadowolony z zakresu tej oferty, żeby tą bioróżnorodność w rolnictwie zwiększać w przyszłości? Jestem bardzo zadowolony, ponieważ mało z tego. Mamy już pierwszy rok, gdzie mamy 6 obszarów w konwersji ekologicznej. Czyli co roku będziemy pokazywać, bo Krajowe Dni Pola w tym roku, w przyszłym regionalne, idą do województwa mazowieckiego. A my już tu rozpoczynamy pewien marsz z tą rzeczywistością, czyli jakie rośliny, jakie odmiany stosować dla ekologii, które będą przyjazne. To robimy. Jestem bardzo zadowolony, a nawet powiedziałbym, że zaskoczony i rozwijamy się chociażby w porównaniu do roku poprzedniego. Tu w Minikowie zakiełkowała ta idea, żeby stworzyć imprezę o charakterze krajowym i jeszcze o charakterze krążącym po kraju. Rozumiem, że następca, który przejmie tą funkcję w przyszłym roku, będzie tę ideę realizował i będziecie razem współpracowali. Ośrodki doradztwa rolniczego są w sieci. To jest 16 wojewódzkich ośrodków. Właśnie skończyliśmy naradę dyrektorów, gdzie uskladniamy nie tylko sieć gospodarstw demonstracyjnych, sieć akcji na rzecz. W tej chwili już rozpoczęliśmy 40 imprez towarzyszących Krajowym Dniem Pola. To jest tylko przybudówka do tego, żeby sieciować jeden pomysł, ale i siłą wyjść do rolnika, bo chcemy rolników pozyskać dla tych nowych idei i postępu. Myślę, że w przyszłości ta wiedza i wymiana doświadczeń, zwłaszcza na porównywalnych różnych wariantach na poletkach w praktyce, będzie kluczem do tego, żeby utrzymać konkurencyjne rolnictwo w przyszłości. Nie ma nic lepszego jak gospodarstwo demonstracyjne. Kiedy grupa rolników pojedzie do rolnika, który wdraża te nowości i pogada z nim, powiedz mi, jak to jest, czy ja też mi warto, jak ta, i tworzymy właśnie tą sieć gospodarstw bezpośrednio w terenie, gdzie nie jakiś kolejne przybliżenia ogólne, tylko konkrety. Rolnik już nie pójdzie na łatwiznę. Mówi, poproszę konkrety, poproszę wynik ekonomiczny, który będzie sprawdzianem, czy nam to wszystko się udaje. W kuluarach od rolników słyszałem, że jak Minikowo, to musi padać. W zeszłym roku wprawdzie popadało, w tym roku się nie zanosi. Mamy potężny upał. No właśnie mamy, tak jak ten klimat. W jednym roku pada, źle. W drugim roku za gorąco, źle. Zawsze będą przeszkody, ale my chcemy te różne przeszkody przekroczyć.
sukces. I to jest nasze wyzwanie, bo to, że się wszystko będzie zmieniało i że będzie różnie, to wiemy. My musimy się do tego przygotować. I to robimy. Rozumiem, że jeżeli ktoś nie był w stanie przyjechać na te Dni Pola, to będzie mógł jeszcze nawet po tej imprezie oficjalnej poletka obejrzeć, zanim będą zebrane i sięgnąć po te informacje. Ja wręcz zapraszam. Dzisiaj jest próba generalna. Dzisiaj jest takie otwarcie, że tu każdego dnia można przyjechać. Jadąc z Bydgoszczy, po prawej stronie wjeżdżając do Minikowa jest duży plakat Krajowe Dni Pola i można tu po prostu wjechać. Tu nie ma bramy, tu nie ma stróżów. A jeśli jak zadzwonicie, to przyjdziemy i oprowadzimy Was po tym. A jak umówicie się z nami, zaprosimy firmę, która mogłaby tutaj przedstawić rozwiązania, bo nic innego nie służy jak konkretnie na polu, konkretne pokazanie i zainicjowanie jakichś rozwiązania problemu. Jesteśmy pomocni przy rozwiązywaniu problemów rolników. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, i życzę, żeby ta pogoda się utrzymała do końca, może niekoniecznie w takim upale, ale żeby było dobrze. Pan dyrektor Ryszard Zarudzki, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, był z nami. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.